Cześć. Ten bardzo ciemny płyn to nasz pierwszy nalew zaroni. W drugim słoju mam owoce zalane powtórnie wódką. Teraz przyszedł czas, aby połączyć oba nalewy, ale zanim to się stanie, muszę odcedzić owoce, które już do niczego nam się nie przydadzą. Do oddzielenia owoców używam zwykłego sitka. Teraz łączę oba nalewy. Nalewkę odstawiłem na jeden dzień, teraz się jej przyjrzymy. Jak widać, osad zgromadził się na dnie, ale nie ma go wiele. Wystarczy zlać nalewkę z nad osadu, a resztę przefiltrować przez sitko z gazą. Można przystąpić do butelkowania. Wykorzystuję różne butelki z asortymentu chomika. Znajdziesz je w linku w prawym górnym rogu ekranu. Nalewka zaroni jest przelana do butelek i świetnie się w nich prezentuje. Ma intensywny kolor i piękny zapach. Teraz trzeba ją odstawić na pół roku, aby dojrzała. Tymczasem daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!